Szanowni Państwo, mam przyjemność kierować zespołem szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie od 8 lat. W ciągu tych 8 lat szkoła bardzo się zmieniła. Gdy przyszedłem, było tu 450 uczniów i słuchaczy, a dzisiaj mamy prawie 1500 uczniów i słuchaczy, 120 nauczycieli, którzy mają ogromne i wielkie kwalifikacje. Zatrudniamy 25 nauczycieli dyplomowanych, 53 nauczycieli mianowanych, 38 kontraktowych oraz 7 stażystów. W naszej szkole uczy się prawie 1500 uczniów i słuchaczy, z tego 750 w szkołach dla młodzieży, to znaczy liceum ogólnokształcącym, technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej i 4 szkołach przeznaczonych dla dorosłych, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, technikum rolniczym oraz szkole policjalnej. Szkoła jest szkołą przyjazną dla ucznia i dla słuchacza. Chcemy, aby każdy mieszkaniec powiatu toruńskiego oraz okolic znalazł w niej swoje miejsce, aby mógł rozszerzyć swoje umiejętności, żeby zdobył kwalifikacje i żeby mógł stać się pełnoprawnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i mógł realizować swoje marzenia. Proszę Państwa, szkoła jest szkołą, tak jak już powiedziałem, przyjazną dla ucznia i dla słuchacza. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki zdobywania wiedzy. Rozszerzamy również nasze możliwości i rozszerzamy kierunki kształcenia. W ostatnim okresie rozpoczęliśmy kształcenie w takich zawodach jak kucharz, technik hotelarstwa, technik hodowca koni i również stwarzamy możliwości zdobycia wiedzy dla dorosłych, a szczególnie uzupełnienia kursów i zdobycia tytułu technika rolnika. Jest to o tyle ważne, że szkoła ma ogromne tradycje rolnicze i w tym 60-leciu w Polsce po prostu wykształciła prawie 20 tysięcy absolwentów. Dzisiaj nasi słuchacze, nasi absolwenci mogą dzięki temu zdobywać środki z Unii Europejskiej. Prawie 2 lata temu w zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie powstał zespół, który zaczął zajmować się pozyskiwaniem funduszy unijnych. I muszę powiedzieć, że z ogromnym powodzeniem udało nam się napisać kilka projektów przeznaczonych dla naszych uczniów i słuchaczy oraz w ogóle dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego projektów propagujących kształcenie ustawiczne. Dzięki tym projektom nasi uczniowie i nasi słuchacze mogli zdobyć uprawnienia Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy, tak zwane ECDL. Zdobywają aktualnie nowe umiejętności, a właściwie zawód spawacza. Zdobyli umiejętności z zakresu barmana, kelnera oraz poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu karwingu. Także jest to jeszcze jeden jakby powód wskazujący na to, że warto wybrać nasz zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, aby tutaj zdobyć nowe umiejętności i nowe kwalifikacje. Jesteśmy uczniami zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Nazywam się Paulina Kościelska i jestem uczennicą pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym. Po ukończeniu szkoły marzę o sprawdzeniu się w zawodzie psychoterapeuty. Nazywam się Malwina Grążawska, jestem uczennicą czwartej klasy Technikum Ekonomicznego. Po ukończeniu szkoły marzę o dobrych studiach i założeniu własnej firmy. Nazywam się Michał Petrykowski, jestem uczniem pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu paramilitarnym. Po ukończeniu szkoły marzę o zostaniu zawodowym żołnierzem. Gronowo jest miejscowością podtoruńską, położoną przy drodze numer 15 z Torunia do Olsztyna. Zespół szkół to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Na terenie szkoły znajdują się główny budynek szkoły,
warsztaty szkolne, stacja diagnostyczna. Internat, sala gimnastyczna i pałac. Zapewniamy naukę w świetnie wyposażonej, nowoczesnej i przestronnej szkole, wyposażonej w pracownie dydaktyczne. Uczniowie mają możliwość skorzystania ze stołówki mieszczącej się w internacie, sklepiku oraz skomputeryzowanej biblioteki szczytelnej. Opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, psychologicznej i administracyjnej. W naszej szkole oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym specjalistyczne kółka zainteresowań. Od zespołu muzycznego, po koła sportowe, obcojęzyczne, mechanizacyjne, aż po koło teatralne. Przychodząc do naszej szkoły, otrzymasz w cyklu kształcenia jeden z wybranych przez siebie bonusów, na przykład bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B oraz bezpłatny kurs kombajnistów. Teraz zobaczycie, jakimi pracowniami może poszczycić się nasza szkoła. Pracownia kucharza dla uczniów kształcących się w zawodach kucharz. Pracownia konsumencka dla uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik hotelarstwa. Pracownia hotelarska dla uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa. Pracownia informatyczna dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk. Pracownia komputerowa dla uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor, technik ekonomista oraz technik logistyk. Pracownia multimedialna. Biblioteka i czytelnia szkolna. Warsztaty szkolne dla uczniów kształcących się w zawodach technik rolnik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Stacja diagnostyczna. W szkole funkcjonuje prężnie działający zespół projektowy, który pozyskuje fundusze z Unii Europejskiej, dzięki czemu można u nas podnieść swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych, bezpłatnych kursach, np. ECDL, księgowości komputerowej, ekologicznym, barman-kelner, carving, spawanie łukiem elektrycznym, kierowca wózków widłowych i inne. Uczniowie i nauczyciele biorą również udział w wymianach międzynarodowych, realizowanych m.in. w ramach Funduszu Polsko-Litewskiego. Łączna kwota pozyskanych funduszy w roku szkolnym 2008-2009 wyniosła ponad 1 800 000 zł.
Nowością w naszej szkole jest technik hodowca koni, który planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni. Kieruje bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi koni. Zapewnia odpowiednią ilość i jakość pasz oraz ich przechowywanie i zadawanie. Dba o zdrowie i kondycję koni. Pielęgnuje je oraz przestrzega terminów szczepień ochronnych zwierząt. Wybiera rasy i typy użytkowe koni do hodowli. Zapewnia właściwe warunki przebywania koni w pomieszczeniach stajennych. Dba o czystość i higienę pomieszczeń i koni oraz usuwanie obornika. Nadzoruje właściwe użytkowanie i żywienie koni stosownie do ich wieku. Znakuje, przeprowadza wstępną selekcję, zestawia stada produkcyjne i kontroluje przyrosty wagowe koni. Nadzoruje rozwój i zachowanie koni. Utrzymuje gotowość eksploatacyjną urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w stadninie koni. Prowadzi dokumentację hodowlaną w stadninie koni. Przygotowuje klacze hodowlane do porodu. Uczestniczy w narodzinach i przygotowuje pomieszczenia dla źrebiąt i klaczy karmiących. Uczestniczy i pomaga w przeprowadzeniu doświadczeń, obserwacji, pokazów, aukcji handlowych organizowanych przez specjalistów. Wykonuje pracę w okręgowej stacji hodowli zwierząt. Może uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez zootechników oraz pełnić funkcję specjalistów do spraw produkcji zwierzęcej w gospodarstwie hodowlanym. W naszej szkole możemy czuć się bezpiecznie. Czuwa nad tym monitoring, który funkcjonuje nie tylko w budynku szkolnym, ale również w internacie. Każdy uczeń szkoły nosi identyfikator. Ma to na celu wyeliminowanie niepożądanych osób na terenie szkoły. Prężnie działającym filarem naszej szkoły jest samorząd uczniowski, który wraz z nauczycielem naszej szkoły zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych oraz charytatywnych. W naszej szkole nie można się nudzić. Jako szkoła bierzemy udział w uroczystościach miejskich i szkolnych, w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych, w różnorodnych imprezach kulturalnych, w wycieczkach, rajdach, biwakach, obozach paramilitarnych. Organizujemy każdego roku w naszej szkole festyn środowiskowy Wiosna w Gronowie oraz drzwi otwarte, które są okazją do bliższego poznania i odwiedzenia szkoły. Nasze motto to rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy niezbędnej do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych i zawodowych. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i otwarcia na świat. Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną. Naszym celem jest tworzenie szkoły, w której uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale znają wartości uniwersalne i kierują się nimi w życiu. Jesteśmy po to, by zapewnić Ci najlepsze wykształcenie i pomóc Ci znaleźć swoje miejsce w świecie.